podsumowanie pierwszego tygodnia Ligi Wrocław w edycji zimowej w formie klasycznej, choć jeśli znaleźliby się chętni, żeby podsumowywać kolejki w formie tak jak jesienią, można o tym pomyśleć. Jeśli nie wiesz, o czym mówię, to poczekaj do końca, tam będą szczegóły. Tymczasem w poniedziałek Wypici Team podejmowali DKMF Football Team w inauguracji zmagań w lidze zimowej na obiekcie na Kłokoczycach. Pierwsza bramka sezonu padła dopiero w 17 minucie, mimo to, że strzelili ją gracze żółto-czarnych, w starciu obu debiutujących we Wrocławiu ekip, lepsi okazali się Wypici. Niewiele brakło, żeby to w rozgrywanym pół godziny później spotkaniu na Paderewskiego padła premierowa bramka. Tam NG Engineering podejmowało Elektrosat. Było to starcie dwóch drużyn ogranych pod balonem, znających realia, dzięki czemu stworzyli ciekawe widowisko okraszone 10 trafieniami. Wyrównane starcie zanotowały w pierwszej kolejce Lagano Mor i Aztech, gdzie zakończyło się jednobramkową wygraną tych pierwszych. Aztech zaprezentował się dobrze tylko w drugiej połowie i chyba to zaważyło. Metzerf United przyzwyczaił do wygrywania jedną bramką w końcówce udanego dla nich sezonu jesiennego w lidze siedmioosobowej na Kuźnikach. W inauguracji pod balonem również tylko jedno trafienie zaważyło, ale bramek padło aż 11. Ich premierowy rywal, czyli Aztech, walczył z nimi o wygranie drugiej ligi WLS jesienią i podobnie tak jak wtedy, lepszy okazał się Metzerf. Dobrze sezon zaczęła rewelacja Ekstraligi Wrocław z jesieni, czyli Leroy Merlin, i mimo że stracili aż 8 bramek, zdobyli ich o 2 więcej od kreowania marek i 3 punkty trafiły na ich konto. Na koniec poniedziałku Nokia prowadziła już 3-0 z Widawą, by przegrać 3-5. Wtorek to gra tylko na obiekcie Ślęzy Wrocław na północnych rubieżach Wrocławia. 4 ekipy zdobyły tego dnia 4 gole. Raz starczyło to do wygranej, raz do remisu, a raz do porażki. BSH zremisował z FC Podwórko 4-4, Bus Marco Polo wygrał z 3M 8-4, a Old Blue Angels wygrało z Hulanito 4-1. Środa, 3 mecze, ale na Stadionie Olimpijskim i tam dominowała cyfra 2. Wszystkie przegrane ekipy zdobyły jedynie 2 bramki i to nie starczyło do wygranej. Majorel i 3V z dubletem na koncie potraciły punkty odpowiednio z RTV i z Baumitem. Ci pierwsi z brzmiącymi dziwnie znajomo nazwiskami, mający w składzie komplet dziwnie znajomych twarzy, pokazali, że o pierwszych objawach pesyliozy nie może być mowy i mimo że pod balonem oficjalnie debiutowali, pokonali rywala doświadczeniem. A Baumit? Jak to Baumit? Zima znów na przezimowanie, czyli brak złota w ich wykonaniu w obliczu niezgłoszenia się najgroźniejszych konkurentów z ostatnich lat byłby sensacją nie mniejszą nawet niż... nie wiem co. Brak sponsora nawiązał do jesiennego braku formy i przyjął aż 14 bramek od rozpędzonego Metzerwu, samemu zdobywając jedynie 2. W czwartek wolny z urzędu, bo w tym dniu nie będą rozgrywane mecze Ligi pod balonem, a piątek wolny urzędowo, bowiem wypadło święto Trzech Króli. Lato pierwszy tydzień ograniczył się do 3 dni meczowych. Na koniec ogłoszenie, jeśli teoretycznie nie planujemy zimą podsumowań tygodnia w formie rozmów z ekspertami, tak jak to miało miejsce jesienią, jeżeli jednak ktoś by się bardzo przy tym upierał i chciał się sprawdzić w roli eksperta, to niech się odezwie bezpośrednio do mnie. Najlepiej mailem luki@wrocbal.pl lub zgłosi się na boisku koordynatorowi. Tylko niech przypilnuje, żeby mi to przekazał.